czy zostanie zwiększona liczba też kopert przy ulicy Ratuszowej, umożliwiająca sprawny dojazd jak najbliżej wejścia właśnie tego punktu, czy pan prezydent też to zaplanował? Dziękuję bardzo. Mamy tutaj dwie koperty, jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne w pobliżu w odległości 15 metrów i one na dzień dzisiejszy obserwuję z codziennego mojego obowiązku, nie są zajęte te dwie koperty, znaczy są okresowo zajmowane, są, przeważnie są wolne. Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych, przepraszam, jeżeli coś, jakieś słowo tutaj pomyliłam. Mamy zamiar zwiększyć ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych o 20. Takie pismo poszło i czekamy po prostu. I oczywiście to będzie uzgodniona lokalizacja i Państwo na kolejnej sesji przedstawimy. Osoby niepełnosprawne, którym mimo udogodnienia, że jest to na parterze i wejście prosto z chodnika, barierę stanowią drzwi do kas. One są tak skonstruowane, że osoba o kulach z laską ma problem z wejściem. I prosiłbym o ewentualne sprawdzenie. W pomieszczeniu na dole drzwi szklane są rozsuwane. Jest zamontowana kurtyna powietrzna na wejściu głównym, która powoduje, że powinny te drzwi być stale otwarte. Natomiast przy takiej temperaturze minus 20, jakie były, rzeczywiście drzwi mogły być przez dzień czy dwa zamknięte, natomiast nie były zamknięte do końca, żeby uniemożliwiały wejście. Rozpęd, może tak nazwę to, bo drzwi się otwierają wejściowe w jedną stronę. I najczęściej wchodzący uważa, że następne drzwi też są drzwiami rozwiernymi, a to są po prostu drzwi przesuwne. Być może stąd pewne problemy.